porównywać. Zobaczcie, jak on jest cieniutki. 28-24 gramy. To jest po prostu kosmos. Najpierw rzucałem wersją standard, potem rzucałem wersją slim. 23 gramy kontra 28 wcześniej. To naprawdę daleko leciało. To podkład był widać. Okej, zajechałem jeszcze do Andrzeja. Witam was. Pozdrawiam w starym roku. Który, zobaczcie, załatwił coś takiego, oryginalną lampę do naszego studia. Tak jest. Skąd ona jest? Dostałem ją kiedyś, teściu mi sprezentował. Aha. Jako oficer marynarki wojennej, nie wiem, gdzieś to zdobył ją. Aha. Stała u mnie gdzieś tam na wsi troszkę. Tak. Chciałem będzie trochę tam z renowacji zrobić. Nie, ale... no ale zobaczcie, nówka, sztuka, oryginal, nawet wejście, 24 V. Tak, tak. Nie, żadna chińska podróba oryginalna. To nie. Oryginalna nie, no to waży, waży. Dobra, słuchaj, a gdzie to mogło być zamontowane, powiedz? Na jakimś, może jakiejś szkule, rzeczy jakieś tam inne stare jednostki. No nie mam pojęcia, że jest, ale jest to... Tak, zamiast choinki w naszym studio, nie? Zamiast choinki. Pozdrawiam wszystkich w nowym roku. To lecimy nad wodę. Tam mamy dwóch kolegów z Ukrainy. A tutaj kolejnych dwóch, ja to nie wiem skąd, to wam nie powiem, bo siedzą w wodzie, ja do nich nie pójdę, bo... Dzisiaj mamy filmik o tym, jak daleko lecą Bogusława Kasaka nowe przynęty, tak zwane slimy. Bardzo fajne, zobaczcie. Ja sobie na wszystkich napisałem markerem, ile mają dokładnie gramów, więc będziemy mogli sobie to oblukać, który dalej leci. Czy właśnie taki slim, czy jego normalna wersja, ta grubiutka. Bo weźcie pod uwagę to, że slim inaczej pracuje w wodzie, nie? To zdecydowanie też wpływa na jego wyporność. To, że ta masa jest tak skondensowana w takim małym pilkerku w zasadzie, bo to już takie woblery bezsterowe, chyba w dalszym ciągu może to nazwać woblerem bezsterowym, ale ta masa już jest na tyle duża i on jest na tyle cieniutki, że zaczynają to być takie małe pilkerki. Ja je tak nazywam, może niesłusznie, może tutaj Bogusław Kasak mnie teraz przechrzci, ale zobaczcie, zobaczycie na tym dzisiejszym filmie, jak to będzie lecieć. Mam markera, będę wszystko sobie notować na plecionce. Warunki mamy dobre, mamy wiatr, delikatny wiatr w plecy, to może widać po mojej czapce, zobaczcie, taki pyci, delikatny balon, może się będzie robić z naszej plecionki. Dlatego odchodzę, zobaczcie, jak najdalej tutaj od tego klifu, żeby ten wpływ wiatru był jak najmniejszy. Lecimy. Tu jest 28 gramów, a tutaj mamy wersję slim, tak samo wygiętą. Zobaczcie, tak samo wygięta jest, 24 gramy, 28, 24 gramy. Ale jak sobie zobaczymy na grubość, zobaczcie ich, to jest kosmos, to jest po prostu kosmos. Ten, jakbyśmy mieli powiedzieć, jest... No, trzeba było zanurzyć w wodzie i zobaczyć, jaka jest jego objętość, ale myślę, że jest trzy razy mniejszy. Trzy razy mniejsza objętość jest slima niż standardowego woblera bezsterowego Bogusława Kasaka. I myślę, że od tego zaczniemy. Zaczniemy od tego, że ja uzbroję standardową wersję. Zrzucimy kilka razy, sprawdzę, jak to daleko leciało. Zaznaczymy sobie to na naszej plecionce. Czyli na pierwszy rzut leci 28 gramów. Okej, porzucałem troszeczkę, no powiem szczerze, bywały lepsze rzuty. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że on jest po prostu taki zakręcony. No jak pamiętacie, testowaliśmy odległości właśnie, jak daleko rzucamy to. Mieliśmy nawet na debacie, kręciłem i żeśmy to zwijali i patrzyliśmy dokładnie, ile metrów, bo tak samo tutaj za chwilę przeniesiemy się do studia i to wszystko pomierzymy. Natomiast nie doszłem do tych wcześniejszych zapisów, czyli te dzisiejsze zapisy będą z deko krótsze niż te moje ekstremalnie dalekie rzuty. Natomiast myślę, że postaram się zrobić wszystko, żeby one były jednakowej mocy, te rzuty. Dobra, czyli jesteśmy po pierwszych rzutach tego oto bodziasa, 28 gramów. I teraz, żeby wszystko było idealnie, to weźmiemy tego samego, tylko że w wersji slim. Wersja slim, zobaczcie, wygląda tak. 24 gramy, naprawdę jest, zobaczcie, jest co porównywać. Zobaczcie, jak on jest cieniutki. 28-24 gramy, tylko 4 gramy różnicy.
i zobaczymy, czy uda mi się tak daleko rzucić, żeby doskoczyć do tego wyniku, tego grubego, ciężkiego woblera, bo pamiętajcie, że moja wędka od 19 do 49 gramów obsługuje, natomiast ona nie za dobrze sobie radzi z jakimiś lekkimi przynętami. Teraz będziemy mieli do dyspozycji 24-gramową, więc taką teoretyczną, teoretycznie mieszczącą się w tej optymalnej, optymalnym ciężarze wyrzutowym, ale myślę, że może nie być tak różowo. Dobra, pierwsza faza testów za nami. Przypomnę, mamy takiego slima 24-gramowego i jego odpowiednik 28 gram w wersji standardowej. Obydwa są gięte, obydwa są nawet tak samo barwione, żeby już było, wiecie, sprawiedliwości stało się zadość. Trzy kropeczki oznaczają, że to jest Bogusław Kasak. No i teraz słuchajcie, tak na szybko, kilka metrów dalej, natomiast rzucałem wielokrotnie, tak samo tym slimem, tak samo tą wersją standard, żeby ujednolicić jakoś te wyniki. I powiem wam szczerze, nie ma różnicy dużej, ponieważ jak najpierw rzucałem wersją standard, potem rzucałem wersją slim i te moje zapiski na plecionce zawsze były gdzieś tam w okolicy, czyli zarzuciłem parę metrów dalej od tych zapisków, troszeczkę bliżej, czasami się trafiło więcej, te wyniki są porównywalne i to jest ciekawostka, bo myślałem, że te slimy będą lecieć zdecydowanie dalej. Natomiast pamiętajcie, że moje wędzisko jest do 49 gramów i chyba lepiej by radziło sobie takie wędzisko, które ma 35 może gramów, lepiej by się ładowało. Ja próbuję te rzuty robić maksymalnie siłowe, stojąc na plaży, żeby naprawdę dać tego wędziska wszystko. Na tą chwilę na tym wędzisku wychodzi identycznie. Dobra, spróbujemy teraz, zobaczcie, obczai się taką wersję slima, która jest prosta. Dopasujemy sobie tylko do tego jakąś wersję taką od z dużych, nie? Ja myślę, że to jest nawet, zobaczcie, ta sama kolorystyka i w to będziemy lecieć, czyli 28 gramów kontra 23. Zaczynamy od tego. Dobra, słuchajcie, to jest dopiero pocisk. 28 gramów, wersja grubiutka, ale zobaczcie, prosta. Przypomnę, wcześniej mieliśmy te wygibasowe przynęty, gięte. Słuchajcie, leci bardzo daleko. Widać było podkład, zaznaczyłem to. Mam zdjęcie tych pasków, które tam zaznaczam. Pewnie część z was się spyta, czemu tak to zaznaczam. Bo na tej plecionce już wcześniej żeśmy tym czerwonym markerem zaznaczali kiedyś pilkerki. No i żeby nam się nie pomyliło, stąd też tyle tych znaczków. Żeby po prostu było transparentnie. Zobaczymy sobie później, policzymy dokładnie, ile to poleciało. Natomiast teraz będziemy to porównywać. Czyli zobaczcie, mamy ten pocisk 28 gramów i porównamy go z tą przynętą, wersja slim. Zobaczcie, ten jest taki grubiutki, a ten jest taki. Zobaczcie, jaka to jest kolosalna różnica. Oczywiście malkontenci będą mówić, że tutaj mamy kotwicę, tu pojedynczy hak. Natomiast słuchajcie, no czasami łowimy tak, czasami łowimy tak i wpływ może mieć kilka tam, powiedzmy, metrów przy takich bardzo dalekich rzutach. To, że tam jest jednak kotwiczka, bo zobaczcie, ona jest no troszeczkę większa od tego pojedynczego haka. Tym bardziej, że tutaj mamy ten wynalazek, pokazywaliśmy wam to na debatach. Hak z wbudowanym krętlikiem. Mamy ustrojstwo do sprawdzania, jak to szybko się rozwali, do rwania tego typu rzeczy. Myślę, że po nowym roku zrobimy taki cykl właśnie debat, gdzie będziemy to rozwalać. Nie będziemy mierzyć dokładnie, ile siły trzeba, żeby po prostu takie coś rozwalić, czy też inne krętliki. Natomiast apel do was, jeżeli ktoś ma siłomierz na zbyciu, taki na przykład, wiecie, taki wojskowy, albo jakiś taki inny, wiecie, siłomierz to jest coś takiego, że ciśniemy, jak wagę puścimy, to ona wskazuje zero, a siłomierz pokazuje właśnie ten moment siły, który był największy. Jeżeli ktoś by coś takiego miał, chętnie, kurczę, pożyczę, odkupię, cokolwiek, bo stoimy z robotą, bo tylko to nam brakuje. No dobra, a dzisiaj walimy jeszcze tego slima 23 gramy i patrzymy, jak to daleko leci i czemu tak daleko.
Dobra, słuchajcie, rzut rzutowi nierówny, natomiast wydaje mi się, że dalej poleciał ten Slim, natomiast no nie wiem, bo nie powinien, tak teoretycznie nie powinien, bo ta wędka się nie ładuje tak, tak mocno przy takich małych obciążeniach. Zobaczcie, 23 gramy kontra 28 wcześniej, to naprawdę daleko leciało, to podkład był widać. Tutaj też zdarzało mi się tak daleko rzucić. No czyli słuchajcie, no zdecydowanie te jednak te proste dalej lecą niż te zagięte. To jest taka konkluzja na dzisiaj. Natomiast też technika rzutu, bo ja to robiłem prosty rzut z nad głowy. Można próbować jakieś wahadełko robić. Może by można było z tej mojej wędki więcej wycisnąć. Natomiast no ja nie potrafię i teraz w tym momencie można byłoby się też zastanowić, żeby sobie wziąć jakąś wędkę, która jest z deko lżejsza, nie jest do 49 gramów, tylko na przykład jest do 30 i wtedy te slimy by latały wyśmienicie, bo one by wykorzystywały w 100% możliwości wędki. Dobra, słuchajcie, jeszcze na koniec, czemu ja dzisiaj rzucam, a nie łowię. No choć przy każdym zarzucie, wyrzucie zawsze próbuję coś tam złowić, żeby nie było. No, spróbuję wejść tutaj na te kamyczki i pokazać wam, jak wygląda woda. Zobaczcie, ona jest tutaj, już jest w miarę czysta, bo jesteśmy w Orłowie i w Orłowie była refulacja. Refulacja jest po tamtej stronie mola. Tam jest syf totalny. Pokazywałem wam to w poprzednim odcinku, sobie zobaczcie tam. Natomiast przelecimy się teraz jeszcze na koniec dronem, żebyście zobaczyli, jak tutaj ta część wygląda, bo ona nie wygląda ciekawie. Jest pełno takiego, takiej mąki zawieszonej w tej wodzie. No i ta woda jest przez to taka mało przejrzysta. My appetite, don't leave me high and dry.